Dzień dobry. Witam w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W tej chwili odbywa się spotkanie autorskie z panią Dorotą Cąbrzyjską-Nogalą, której książka została wyróżniona w ramach organizacji 22. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego. Ta nagroda jest przyznawana co roku najlepszemu pisarzowi książek dla dzieci. To są bardzo ciekawe spotkania z autorami, spotkania z pisarzami, którzy piszą dla Was właśnie. Dlatego zachęcamy do korzystania z oferty naszej biblioteki, do uczestniczenia w spotkaniach autorskich. To są ciekawe warsztaty, które realizowane są przez samych autorów, a także naszych pracowników biblioteki. Nazywam się Dorota Cąbrzyńska-Nogala. Piszę książki dla dorosłych, ale również dla dzieci. Przyjechałam do Oświęcimia, aby opowiedzieć o mojej książce Syberyjskie przygody Chmurki i zachęcić wszystkie dzieci do czytania, no nie tylko tej książki, ale w ogóle do czytania wszystkiego, ponieważ to bardzo wzbogaca życie i w ogóle czyni je piękniejszym i lepszym, szczęśliwszym. Pracuję na co dzień w takim ośrodku dla dzieci niesłyszących, które, kto wie, jakim posługują się językiem? Migowym, tak. Czy ktoś zna jakieś migi może? Tak? Jakie? Powiedz. Swoje imię, no to świetne, to znaczy alfabet palcowy, prawda? Dobrze, to później ja na końcu, jeśli będziemy mieli chwileczkę jeszcze wolnego czasu, to możemy porozmawiać o tym, bo wiem, że to dzieci interesuje ich język migowy. No ja akurat teraz mam jedną rękę zajętą, więc mogę tylko Wam powiedzieć, że witam Was, witam. Bo trzeba mieć, żeby rozmawiać z dziećmi niesłyszącymi, trzeba mieć ręce wolne, żeby sobie pogadać, tak? I właśnie chciałam Wam przede wszystkim przedstawić moją książkę Syberyjskie przygody Chmurki, która jest jedną z wielu części takiej serii Wojny dorosłych, historie dzieci. Pierwszą książkę do tej serii to napisałam właśnie 3 lata temu, to jest Bezsenność Jutki, o dziewczynce z łódzkiego getta, której losy właściwie są do końca nieznane, ponieważ ja opisałam tylko część jej dzieciństwa. Nie wiadomo, czy nie była wywieziona na przykład do obozów w Oświęcimiu. Ale w każdym razie moi czytelnicy wyobrażają sobie, że dziewczynka przeżyła i że miała szczęśliwe życie. Moja bohaterka właśnie ma na Syberii takie szklane jajko, które pracownicy huty Niemen zrobili na święta wielkanocne. I ona po prostu w ostatniej chwili to złapała, jak ją z rodziną, z kobietami z rodziny wywożono na Syberię, to złamała w małej rączce takie małe jajeczko. To jajeczko zaginęło, ale ja mam coś takiego i właśnie jak pisałam książkę, to się inspirowałam właśnie tą szklaną kulą.